Siema Minecraft ziomie i ziomuwo, jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, zostaw łapkę w górę, zostaw suba na kanale, pierdzielnij w dzwona oraz napisz w komentarzu, czy ci się mój filmik spodobał. Dzięki z góry i miłego oglądania. Siema MC Świry, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, ja na początku przeczytam dwa komentarze. Słuchajcie, pierwszy komentarz jest od Piotra Koniecznego. Fajnie by było, jakby był ciągle dzień. No i to jest właśnie odpowiedź na moje poprzednie pytanie w poprzednim odcinku. I kolejny komentarz to jest: Sajek, już wiem, czemu nie chcesz zrobić paczki Blazing Pack, bo nie będziesz miał z czego nagrywać. No i tu w sumie jest troszeczkę prawdy, w sumie masz mnie, pani Kamil, złapałeś mnie na gorącym uczynku. Nie będę miał z czego nagrywać, jak zainstaluję Blazing Pack, a tak jest. Słuchajcie, w poprzednim odcinku powiedziałem o losowaniu 5 VIP-ów na moim serwerze. Ale was jest tyle w sumie i w ramach podziękowania, że ze mną jesteście, chciałem wam rozdać 10 rak zamiast 5, więc podwajamy stawkę. Losuję w kolejnym odcinku 10 ludzi, 10 ziomków, którzy otrzymają rangę VIP na moim serwerze w kolejnym odcinku. Więc słuchajcie, sprawa jest taka, wbijacie w tym momencie w komentarze i piszecie swoje niki w komentarzu. Wystarczy, że napiszecie swój nick, ja takich 10 osób wylosuję. Więc na samym początku rozdamy w sumie te rangi. Pex, user, group, add, VIP, 10 dni. Proszę bardzo, jeszcze Filip Skywars, pyk na 10 dni, bez tego. Wakados.pl, myk, bajerka, xhubi, panik xhubi, no kurde, elegancko, fajny nick. xvictorgamers, gamer xx w sumie, a nie gamers, już nie potrafię czytać. Demisiaczek, pyk bajera, myk, lord1234, pyk, cukier300, kolejna osoba, sorry, że ja tak nadaję to na... po prostu na odcinku, ale chcę po prostu was zmotywować, żeby każdy napisał, bo rzeczywiście ja losuję te osoby, a nie, że wiecie, że kłamie, że niby losuję, a nie losuję. Więc macie wszystkie rangi nadane, 10 rang poszło, wyłączymy sobie tylko powiadomienia z case'ów, żeby tak to nie spamiło, wyłączymy timera, knoka, NCP, no, Tiffy, on. Na samym początku chciałbym ocenić wasze gildie jeszcze, słuchajcie. Tagi gildii, które dzisiaj będziemy ogarniać, to jest tak, to jest gildia SHI, Veto, WSH, OKZR i KRJS. To są wszystkie gildie, które dzisiaj będziemy oceniać. Jeśli nam starczy czasu, to pobanujemy jeszcze kilku cheaterów. No i co? No i w sumie kurde elegancko. Wbijamy sobie SHI. Aha, słuchajcie, jeśli chcecie, żeby wasza gildia była oceniona w kolejnym odcinku, piszecie w tym momencie tag swojej gildii w komentarzu. No i co? Tepamy się do gildii. Gia, TP, SHI. Tylko właśnie, słuchajcie, jak podajcie swoją gildię, to ja muszę pokazać kordy na ekranie, więc widzicie, w tym momencie muszę pokazać kordy. Więc jak chcecie zgłosić swoją gildię, to musicie się liczyć z tym, że normalnie będziecie mieć wasze kordy na odcinku i ktoś wam może wbić do gildii. Dobra, to jest gildia SHI. No to fajny kuboid. Fajny kuboid zdecydowanie. Warto było się tepnąć i warto było ją wylosować. Może gdzieś jest wejście takie, słuchajcie, fajne. No, ciężko będzie chyba. Ale, nie, czekajcie, wezmę sobie to. A, w sumie, czekajcie, shadery sobie zmienię. O, te shadery są ładne. Tak, te? Chyba te. Czy nie te? Dobra, czekajcie, ogarniemy po prostu, czy to jest jakieś wejście. Jest to jakieś wejście, halo. Tu? Nie. Tu pod kowadem? No nie, no jak. Dobra, tpniemy się jeszcze. GATPSI. Tutaj może jest jakieś przejście. Halo. Gildia. Wow, jakiś cave. Ho, ho, ho. No to fajna gildia. No to fajna. Dobra, zamurujemy to. I postawimy tabliczkę. Napiszemy mu tabliczkę. Czekajcie. Sajek tu był. Dobra. Halo. Tepamy się dalej. Teraz gildia Veto. Aha, czekajcie, tylko ja muszę pójść na spawna i zobaczyć, czy to są te właśnie, czy to są właśnie te shadery. Nie, to nie są te shadery. Czekajcie.
O, to są te shadery chyba. Tak? Kurde, ciężko mi to ogarnąć. Dobra, chyba te. Tak, to są te shadery. No, te są fajne shadery. Dobra, tepamy się dalej. GATP, veto. TP post 1, minus 1, 1, 6, 7, 100, 1, 6, 2. Wow! Ol jazdo, ale to fajnie wygląda. Epicko to wygląda. Nie, no kurde, się postarali, ale zgryfowana trochę. Chyba mieli wbite. No, kogoś ratowali tutaj może, bo to jest w takich nogach, jakby w takiej beczce. No, fajna gildia. Pewnie była, to była pewnie fajna gildia, ale jeden dzień temu. Aha, czekajcie, bo... Dobra, muszę być na tych jednak, bo tutaj mam... O, to są te jednak, dobra, już widzę. To są te jednak fajne shadery, a nie tamte. Ja to zobaczyłem po takich jakby... Nie wiem, czy widzicie. Teraz kursom tak najeżdżam. Tu jest takie, takie plamki są, nie? I to są właśnie te shadery, które mi się najbardziej podobają. O, tu jakaś klepotana jest teraz. Ło, się wbiliśmy. TP, P, L, Z. Co to jest? Halo. Ty, oni teraz bite mają. To ładna wbita. Dobra, czekajcie, bo się jeszcze raz. Dobra, niech się tam klepią. Ja chcę zacząć ich gildię, kurde, chcę ocenić ich gildię. Tu się wchodzi, dobra. Spada się tutaj, a tutaj są jakieś a nie, to są dziury po prostu, dobra. Tu są chyba pokoje. No ogólnie to jest trochę tutaj pusto, ale podoba mi się, że mają tak dużo miejsca i ogólnie dobre, bardzo dobre bazy są takie, które jakby mają takie, takie podziały na sektory, czyli przykładowo, no na sektory, tak to nazwałem, może nie każdy to zrozumie, ale zobaczcie, tutaj spadacie i żeby dostać się tam dalej, musicie tutaj rzucić jedno TNT, tu musicie rzucić drugie TNT i żeby się dostać dalej do pokoju, musicie rzucić trzecie TNT. Tutaj, żeby przejść dalej, też musicie rzucić kolejne TNT, ja to widzę, że mają jakąś stoniarkę fajną. Zobaczymy, co mamy tutaj. No w sumie tak niewiele tutaj jest tych itamasków, ale... No, ale tutaj widać, że coś mogą zrobić. Jeszcze jakby to w sumie odbudowali, to jakoś by to ozdobili, to w sumie zdecydowanie to byłby fajny kuboid. Więc ja dziękuję za zgłoszenie oczywiście takiej gildii. Pamiętajcie, że jak zgłaszacie swoją gildię, zróbcie dla mnie jakieś przejście. Postawimy im tutaj tabliczkę. Pozdro od Sajka. Dobra, i napisz jeszcze, jesteście na odcinku. Dobra, takim napiszemy. I postawimy im w sumie tutaj pochodnie. I tepamy się dalej. GATP WZH. TP postu, tu chyba też jakieś gry widzę, ale tu. Czekajcie, to jest jakieś przejście? Nie, tu po prostu postawione jest trochę obce. Dobra, tepniemy się. 8, 5, 2, 100, minus 1. Dobra, o kurde, ale no trochę grif jest. I ktoś tutaj otwiera koble X-y chyba, wiecie, na tym terenie gildii. To jest jakaś drzewkarka elegancka, a to widzę dla hardkorów. Ja, no to ładna. Ładna drzewkarka dla hardkorów, jednokratkowo wyżej. Dobra, wbijamy tutaj. To jakieś główki są, MC świrów. Aha, to zakoblowane, im rozkopałem. Wow, tu też mają grify, to ostry. Albo im ktoś się wbił dzisiaj. Albo wczoraj mi się ktoś wbijał przed zgłoszeniem gildii, no bo serio, to jest masakra, co się tutaj dzieje. To jest serio masakra. To jest po prostu masakra, to jest wszędzie grif, dobra. GATP OKZR. TP POS minus 100, 100, 1, 4, 9, 1. Dobra, jesteśmy wyżej. Wow. Tu jest, aha, tu jest Ender Chest. I tu... A nie, tutaj jest przejście. Dobra, wchodzimy. Tu jest też zakoblowane. O, bo tutaj ta gildia nie była zgryfowana, nie? No bo na razie to są wszystkie zgryfowane. To jest stoniarka? Nie. Halo, co się tutaj dzieje? Ej, bo ja nic nie widzę. Co? Oni nie mają... Jak oni mają tylko żółwia zbudowanego na całym terenie gildii? No jakie trole zasrane, ty. Dobra, ostatnia gildia, mam nadzieję, że to będzie kozacka gildia. KRJS. TP POS minus 303-102-112. A, to jest podobno do tej poprzedniej takiej, co była. Ale tutaj widzę, że lepiej nawet zrobili. No, tutaj lepiej troszeczkę zrobili. Bardziej się chyba do tego przyłożyli. O, pa, Julka ma wapa.
sumie mogła nawet ona zgłaszać to, dlatego tutaj pokażemy gardę. MSG, Julka, pozdrów i ty. Napisałem to jak debil, a dobra. Podzdorf. Ale jestem downem. Dobra, oprowadź mnie po gildii, czekaj. Oprowadź mnie po gildii. Zobaczymy, czy mnie oprowadzi. Halo? Chyba nie oprowadzą. Chyba nie ogarniają. O nie, dobra, Julka mi oprowadza, dawaj. Julka, lecisz. Szybko. A, tutaj mają takie, kurde, te ozdoby, kurde, ty. Dobra, idę, idę. Dobra, gdzie się idzie teraz? Widzowie mnie oprowadzają po swojej gildii. A, bo tutaj trzeba skopać, niech kopią to. Dobra, im pomogę. Pomogę im. Oj, dawaj. Odbuduję ci to. No, skacz, skacz, skacz. Dobra, ja skaczę, bo ona chyba na mnie czeka. Nie! O, dobra. Ale im rozwaliłem trochę tą gildię. Dobra, tam nie obrażam się chyba. No to jest ciemno normalnie. Dawaj, dawaj, dawaj. O, tutaj. Gdzie? Gdzie to się idzie? Halo? Kop w dół, no. Aha, nie może. Dobra, dawaj teraz kop w dół. Jaki, kurde. Tutaj. Wow, jeszcze im schody rozwaliłem. Co? Jak to jest elegancka gildia, ty. Co to jest za gildia? KRJS. Nie no, kozacka. Ej, kozacka gildia. Dobra, ja już tutaj w takim razie sobie poradzę chyba. Tutaj nie ma przejścia. O ja, tutaj mieli jakąś inną... A, dobre tam. Nie, ta gildia jest fajna. Ta gildia jest zdecydowanie fajna. Ona mi się podoba, bo tutaj chociaż się jakoś postarali na... tu są takie nieskończone... Nie... Aha, dobra, dobra, dobra. Nie są skończone pokoje w sumie, no. Rozumiem. Ale w sumie wygląda to spoko. Nie wygląda to źle. A tutaj też jest w sumie nieskończone, ale... Ale widać, że coś tutaj kombinują. Widać, że coś kombinują. Dobra, napiszę. Dobra, dobra, dzięki za oprowadzenie. Ha, hello. Pyk, idziemy na spawna. Więc, kurde, ten odcinek już trwa 12 minut. Więc w kolejnym odcinku postaram się też wam mniej więcej oprowadzić was po gildiach innych moich widzów. Ale zrobimy tak, że po prostu będę starał się jakby przed odcinkiem ogarnąć, jak wyglądają te gildie. Żeby nie było takich faili jak w tym przypadku, że kurde, trzy gildie to są zgryfowane i w jednej to się klepią. Dlatego ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapencję w górę w tym momencie. No i co? I zapraszam was też do uderzenia w dzwona. Widzimy się prawdopodobnie jeszcze jutro u mnie na kanale. No i w sumie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć. Yo!